Bartka. Bartek mnie zaprosił, żebym wpadł, żebyśmy zrobili razem trening. Zrobimy kolejny etap mojego planu, już praktycznie przedostatni trening na klatę. Mam nadzieję, że mi coś Bartek podpowie, jeśli chodzi o wyciskanie, żeby to doszlifować, żeby się udało te 130 wycisnąć. No i tyle. Ja mam ze swojej strony jeszcze dwa prezenty dla Bartka. Nastąpi teraz oficjalne przekazanie. Pierwszy. Ja wygrałem. To jest flaga. Proszę, zobacz sobie. Także to jest nagroda, którą wygrałem w konkursie. A drugi... Sam sobie myślałem, żeby ją wygrać, tak? Tak. A drugi twój ulubiony przysmak sportowca. Mój zresztą też. Panu dziękuję. Chłopcy, się. Tak, przysmaczki są bardzo. Chociaż tutaj zawsze się w komentarzach oburzacie, że jak można trenować i pić piwo, no, a można to pogodzić trochę. Bardzo dobrze to można pogodzić. Tak. Ktoś wam mówi, że w ogóle nie można pić alkoholu i tak dalej, to mało wie na temat browaru. Więc no, chociaż też no, to jest temat też na inny film, bo też nie można chodzić cały czas nawalonym, bo nie, też formy nie ma. Że ja o tym nie mówię, że macie chodzić cały czas. Także zaczynamy jakąś rozgrzewkę, żeby nie przedłużać. Tak, krótką. Ty nie preferujesz, wiem, ale ja tak spróbuję jakieś tak rotatory, coś. Trening Wojtka u mnie na siłowni. Tak jest. Jak cięciwa łuk, nie? Nie wyciskasz tricepsem, nie wyciskasz klatą,
ale w tym momencie ten najszerszy tutaj w dole, on musi się mocno dopiąć, będzie ci o wiele łatwiej, prawda? Mm-hmm. Tak zrobisz, że jeszcze do 130 dzisiaj wciśniesz. Naprawdę, bo to jest tylko kwestia tego, żeby się dopiąć. Tutaj masz problem trochę z kręgosłupem, zgadza się? No, dlatego no, ja właśnie, to też jest, I to też może być takie coś, że jakby nie będzie to dla ciebie wskazane, żeby wiesz, zrobić aż, bo ja bym wyciskał tak, nie? Podejdę sobie tu. No bo ja taki duży mostek bym nie chciał robić. No właśnie, robię, nie? I wtedy chcę zrobić rekord, więc się położę chociaż tak, nie? Ja rozumiem, że ty tego nie chcesz robić, także może... Czy do pewnego momentu ten mostek mogę robić, ale zauważyłem, że jak za bardzo robię, to jednak tu mi no tak niekomfortowo się czuję. Tym bym się tak bardzo nie przejmował, bo też tutaj nie jesteśmy żadnymi trójboistami, nie chcemy nie wiadomo jakichś ciężarów podnosić, tak? No. To jest jakby oczywiste, więc ten uszki tylko stabilnie, ale to coś... Dobra. Nie? I teraz zobacz, wyciągnij sztangę, tylko równo złapą, masz tutaj nierówno. No, wyciągnij ją, ale nie wyciskaj. I teraz ramiona pójdą trochę jakby do dołu, dotknij ten najszerszy. No i teraz, tu jest twój cel i góra. I wyprostuj te łokcie w górę. O! A nogi na przykład mówisz tak zblokować tu o ławkę, czy lepiej tak płasko? To znaczy, no tak jak mówię, lepiej było, żebyś tego nie robił, żeby się potem ten tekst nie bolał, nie? Bo jak masz stąd nie wyjść i płakać potem, no, to nie ma sensu. Płakał, nie będę, nie przyznam. No ale wiesz, co to. Także może, no tak jak mówię, no nie ma takiej potrzeby, nie? Żeby aż tak to robić. Dobra, pomacham sobie ja trochę. Dobra. Żeby było, że się nie rozgrzewam, to już... No, nie pójdzie. A ty jaki masz rekord? Ja wycisnąłem kiedyś chyba 142. To fajnie. To kość dużo. Ale wiesz, to nigdy nie było moim celem, jakimś samym sobie, no. Nie? Ciężarek, wyciskanie, martwy ciąg, coś w stylu nie jest. Nigdy nie dążyłem do tego, żeby zrobić coś więcej, wiadomo, że... Zapas jest, nie? Dwa razy, tak? Tak. No to ja mam. I lekkie jest. Dobra. Pełne skupienie, Wojtku, szybko na dół, dynamicznie do góry. Czy kontroluj na dół, przepraszam, i dynamicznie do góry. Kontrola góra, strzał! Raz, jeszcze raz. Łokcie wąsko, mocno, mocno góra, góra, dobra, góra, 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 góra. O, góra, dobra. No, powiem ci. Dobra, pomogłem ci, bo się trochę bałem, tak szczerze powiedziawszy, szczególnie od twojej lewerami, nie? No. Bo bardzo szeroko prowadzisz. To jest taki nieciekawy moment. No i teraz, no to by trzeba było co, opracować? A kiedy masz jeszcze zrobić, żeby ten rekord? W piątek. 130. No. To jest 10 km więcej. No. Nie wiem, radę. Nie wiem, radę. Nie wiem, radę. Nie chciałbym cię, wiesz, no, tutaj demotywować, ale... Myślę, że to jest klątwa twojej ławki w ogóle, a ja to w domu. Może. Duży ciężar i potem za bardzo z tym walczy, to mi się te łokcie rozchodzą na bok. Trzecia, no. Moja trzecia? Tak.
dostaje przeogromowanie ciężar. Znaczy, ja tego nie wymyśliłem. To jest od jednego z bardziej znanych trenerów w internecie. Oczywiście tutaj też jest ważne, że moja technika jest taka nie do końca, ale no założenia planu nie zmieniałem nic. Na pewno nie zrobię, wiesz, dwóch, no bo jak mi już w drugiej serii nie poszło, to nagle... A, to 130, mam cichą nadzieję. Uda się. I wtedy wisisz mi czteropaka. Dobra, jak zrobisz to czteropak. Ja ustawiam, tak? Tak. A jak zrobię to 130, to zrobimy tak, że będę... Wrócę się na niższe obciążenie i będę robił tak, żeby poprawić to wyciskanie jeszcze bardziej, więc... Ja bym Wojtku na twoim miejscu zrobił tak, skończył ten plan, no. Po prostu ćwiczył, tak jak sobie tam ćwiczysz, że robisz 8. To ćwiczysz sobie normalnie, raz w miesiącu zrobisz sobie tak, żeby sobie zrobić na przykład jedynki tym ciężarem, który był twoim rekordem zeszłym razem. Mm-hmm. Ja na przykład, ja nie robię tak, że jakoś tak wachuję, robię jakieś specjalne, no. Mówię jakby... Znaczy ja kiedyś też tak ćwiczyłem, jak ty mówisz, że nie, robię tam, dokładałem po 2,5 i sprawdzam po prostu co jakiś czas, nie? Nie jest to moim celem, nigdy nie było, tak jak mówię, tak? Gdzieś tam pewnie limit jest wysoko, natomiast mówię, nie jest dźwiganie moich ciężarów. No ja też nie chcę, wiesz, nagle teraz, powiedzmy, dźwigać nie wiadomo je na klasy, to po prostu 130 chciałem sobie domknąć jako jakieś tam wyzwanie. Niezależnie od tego, jak to wyjdzie technicznie i tyle, i powiedzmy zajmę się pewnie czymś innym wtedy, no. Ale ja jak tak ćwiczę, to robię sobie 6 powtórzeń razy 1, nie? Nie na przykład 2, nie 3, nie jakiś tam prawie maksymalny ciężar, który robi 4 razy, czy tam, tylko robię tym prawie maksem 6 jedynek, bardzo powoli, nie? To koniec. Koniec, teraz wyciskanie z kos.
Bartkiem. Jak widzieliście, parę rzeczy mam do poprawienia, jeśli chodzi o wyciskanie i nie tylko. Także dzisiaj był taki roast trochę mój, ale no, takie rzeczy mam nadzieję, że zaprocentują i mam nadzieję, że mi się to uda zmontować do piątku i w piątek mi się uda 130 zrobić, chociaż zobaczę. Ja tego Wojtkowi oczywiście życzę, chętnie kupię te browary. No i tyle. Dzięki za trenuj. Chyba, że jeszcze chcesz coś powiedzieć, to zapraszam na kanał do Bartka. Także myślę, że to nie ostatni nasz film. Na pewno, a ja do Wojtka. Tak, więc na razie to tyle. Trzymajcie się, hej. Do następnego.